Siemaneczko moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Pet Simulatora X na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam wszystko, co wiemy aktualnie o nowym update'u, który będzie już dzisiaj o 18. Zapraszam was już do oglądania tego materiału. Może zacznijmy sobie od oficjalnej informacji, którą dostaliśmy od Prestona, którą napisał na Twitterze V Games. No i napisał w niej, że częścią tej aktualizacji będą moi drodzy nowe peciki, a te peciki to kosmiczne pety. Preston chce wprowadzić kosmiczne pety, dajcie znać w ogóle co o tym sądzicie i czy te peciki wam się podobają, bo mi się naprawdę one podobają i będę chciał sobie je zdobyć. Mam nadzieję też, że będą naprawdę mega dobre. Ciekawe, czy będą lepsze od tych petów, które aktualnie są najlepszymi petami, od tych halloweenowych pecików. Podejrzewam, że pewnie będą lepsze. Wszystko moi drodzy, jeżeli chodzi o oficjalne informacje, które mamy od Prestona, które dotyczą tego update'u, ale mamy jeszcze moi drodzy kilka leaków. Nie ma tych leaków jakoś zbyt wiele, ale i tak wam je pokażę. I pierwszy leak moi drodzy to nazwa krainy, jak najprawdopodobniej nazywałaby się nowa kraina, a nazywałaby się ona Alien Forest. I najprawdopodobniej tutaj jak macie tą krainę na Tech Worldzie Steampunk, to tutaj moi drodzy za tą krainą Steampunk znajdowałaby się ta kraina Alien Forest. Tutaj najprawdopodobniej Preston doda tą krainę i podejrzewam, że moi drodzy tutaj w Tech Shopie będzie można sobie kupić tutaj te jajka, które Preston wprowadzi. Pewnie wprowadzi moi drodzy Preston jedno jajko z nowymi betami i wersję golden tego jajka, albo wprowadzi dwa jajka. Gdyby Preston wprowadził dwa nowe jajka, to byłoby fajnie, bo mielibyśmy dwa nowe jajka i dwa jeszcze jajka w wersji golden. Kolejny leak moi drodzy przedstawia prezenty, monety i inne rzeczy, które moglibyśmy niszczyć, żeby zdobywać sobie właśnie tech coiny. No i jak widzicie, to naprawdę bardzo przypomina tutaj te wszystkie prezenty i skrzynki, które są tutaj na tych Wardzie, więc tym bardziej myślę, że Preston po prostu tutaj za tą krainą Steampunk doda tą krainę Alien Forest. Ostatnim linkiem moi drodzy są linki tutaj tych petów, które najprawdopodobniej również pojawią się wraz z tą aktualizacją. To jest najprawdopodobniej oprócz tych petów, które Preston nam pokazał, być może w tej aktualizacji pojawią się również te. I to wszystko co wiemy o tej aktualizacji, a w tym odcinku to będzie już wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, no to oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę i subskrybować mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, bo lecimy po 3000 subskrypcji do końca roku, a jesteśmy już naprawdę bardzo blisko. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce w kolejnych odcinkach z Robloxa na moim kanale.